Witajcie na kanale Wojwach Bricks, a dzisiaj przyjrzymy się zestawowi LEGO Technic. Jest to Land Rover Defender, numer katalogowy 42110. Zestaw kosztuje 899 zł już po tych podwyżkach. Przy premierze, z tego co pamiętam, we wrześniu 2019 roku kosztował 849 zł katalogowo. Posiada 2573 elementy. Jeśli chodzi o wymiary, to ma 43 niecałe centymetry długości i niecałe 23 cm wysokości. I na odwrocie pudełka możemy zobaczyć, jakie nasz Land Rover będzie miał funkcje. Będzie miał 6-cylindrowy silnik rzędowy, oczywiście z chodzącymi tłokami, zawieszenie, działająca wyciągarka, skręt kół. No i to, co jest najciekawsze w tym zestawie, to czterobiegowa sekwencyjna skrzynia biegów. W środku znajdziemy 20 ponumerowanych woreczków z klockami plus jeden nieponumerowany, w którym znajdziemy nadkola i felgi. Oczywiście mamy 5 opon. W ten sposób wyglądają. Mamy również blankiet nalepek. I oczywiście mamy też instrukcję. Tu widzę na początku, zdjęć żadnych nie mamy. Mamy 4 etapy budowania. W pierwszym etapie budujemy skrzynię biegów, więc już po pierwszym etapie do Was wrócę i omówię cały ten mechanizm. I zobaczmy, czy będą jeszcze jakieś zdjęcia na końcu. Mamy 860 kroków. No i tutaj mamy pokazane, jak działa ta skrzynia biegów, wszystkie funkcje. No i oczywiście na końcu wykaz wszystkich elementów. I całą mechanikę mamy już praktycznie zbudowaną. Podłączyłem dodatkowo silnik, żebyśmy mogli sobie zobaczyć dokładnie, jak to wszystko będzie nam tutaj funkcjonowało. Może zacznijmy od skrzyni biegów. Skrzynię biegów mamy z dwiema dźwigniami do przełączenia wysokich i niskich biegów oraz selektorem. Biegów mamy 4. Tutaj mamy przekładnię, która nam zmienia biegi. W momencie, jak sobie je zmieniamy, automatycznie te przekładnie tutaj nam funkcjonują. Mamy 2 biegi tutaj i 2 biegi pod spodem. Teraz jest dźwignia na neutralu, czyli jak włączymy sobie silnik, jak widzimy, ani tłoki, ani tutaj cała mechanika tej skrzyni biegów nam nie funkcjonuje, więc zmieńmy opcję na drive i opcję high. I teraz już widzimy, że jak włączamy silnik, tłoki zaczynają nam chodzić. I teraz jak będę zmieniał biegi na wyższe, tłoki będą nam działały coraz szybciej. I czwarty bieg, najszybszy. I teraz sobie redukujemy w dół. I też możemy oczywiście w trakcie zmienić sobie na opcję low. I wtedy też widzicie różnicę szybkości tłoków. W tej chwili jest bodajże na trzecim albo na drugim biegu, już nie pamiętam. Ale na tym samym biegu, jak zmieniamy opcję high na low i odwrotnie, to również widzicie tutaj różnicę w szybkości chodzenia tłoków. Więc już mamy pewność, że wszystko udało mi się złożyć prawidłowo, wszystko działa, cała mechanika skrzyni biegów idealnie. No i pokażę Wam jeszcze, jak ten mechanizm funkcjonuje, wygląda w ruchu z boku. Tutaj jeśli chodzi o te, teraz mamy na neutralu, tutaj jeśli chodzi o te wajchy, to zasada działania jest bardzo prosta. Jak przesuwamy na opcję low, to zasklepia nam się z tym kołem zębatym, na opcji high z drugim. Tak samo działa ta druga przekładnia, więc zmieńmy sobie na bieg. I na pierwszym biegu tak wygląda cały mechanizm z boku. Teraz jak będziemy sobie zmieniać biegi, mamy drugi bieg, trzeci bieg i czwarty bieg. I tak nam funkcjonuje
cały mechanizm z boku. A teraz przejdźmy sobie do układu kierowniczego. Tutaj mamy układ kierowniczy wychodzący na koła zębate. Tu mamy przejście i wyjście na dach, ponieważ będziemy mogli skręcać i kierownicą, i kołem, który będzie umieszczony na dachu. Tutaj z kolei mamy zębatkę, dzięki której możemy tymi kołami skręcać. Dodatkowo tutaj mamy już zaczęty mechanizm do wyciągarki. Wyciągarką będziemy sobie sterować po otwarciu klapy silnika. I teraz pokażę Wam jeszcze cały mechanizm z bliska, żebyście sobie zobaczyli. I z boku. I może jeszcze z drugiej strony. No i mamy oczywiście amortyzatory. Jeśli chodzi o tylną oś, to mamy dwa twardsze amortyzatory. Z przodu mamy jeden twardy, jeden miękki amortyzator. W sumie wszystko będzie nam się działo na 8 amortyzatorach. Także jeśli chodzi o kwestie mechaniki, to myślę byłoby na tyle. No i zabieram się za kończenie już Defendera i widzimy się już po pełnym jego złożeniu. I Defender jest już gotowy, zbudowany. Tutaj stoi standardowy ludzik Lego, żebyście mieli odniesienie, jak duży jest ten zestaw. I może najpierw pokażę Wam go z każdej strony. Tak prezentuje się z przodu. Z boku. I z tyłu. Jeśli chodzi o całe wnętrze, jeśli mówimy o mechanice, no to już mieliście okazję zobaczyć ją przed chwilą w ruchu. A teraz pokażę Wam wszystkie pozostałe funkcje tego zestawu. I może zacznijmy od silnika. Możemy sobie podnieść pokrywę i pod nią mamy dosyć spory silnik. Mamy 6 tłoków. Tutaj w tym miejscu mamy koło zębate, którym możemy sobie wciągać wyciągarkę. Tutaj możemy ją sobie wyciągnąć. Tutaj mamy taką przekładnię, którą musimy dać do przodu, żeby nam nie blokowała wciągania. I w ten sposób możemy już sobie wciągnąć nasz hak. Z tyłu również mamy otwierane drzwi. Przekręcając w lewo kołem, zwalniamy tutaj taką blokadę. O, teraz tutaj ją widzicie. I za drzwiami możemy sobie zobaczyć całą naszą skrzynię biegów. Możemy też podnieść do przodu, przesunąć sobie kanapę i obejrzeć sobie całą mechanikę naszej skrzyni biegów. Na dachu mamy pojemniki, gdzie jeden z nich możemy sobie otworzyć. Mamy drabinkę, dzięki której można wejść na dach, która również jest rozkładana. No i mamy tutaj pokrętło, którym możemy skręcać kołami. Ale jak widzicie, jest ona połączona z kierownicą, czyli kiedy skręcamy koła, kierownica również się obraca. Jeśli chodzi o wnętrze, no to mamy kierownicę, która nam się skręca, jak na górze skręcam tym kołem zębatym, ona również się kręci. Mamy na niej napis Defender. Mamy bardzo fajnie wyglądające fotele. O, w ten sposób będzie to widoczne. Mamy oczywiście kanapę z tyłu również. Mamy te nasze przekładnie, skrzynie biegów tutaj. No, nie mamy zegarów. Jeśli chodzi o deskę rozdzielczą,
Nie wiem, czy tutaj będzie widać, ale tutaj mamy napis Defender, tutaj mamy znaczek Land Rovera. Z drugiej strony mamy kolejną skrzynię tutaj, którą również możemy sobie otwierać, zamykać. A tak wygląda zawieszenie. Z tyłu mamy większy zapas, z przodu mniejszy, ale jeśli chodzi o amortyzatory, to tutaj rzeczywiście bardzo fajnie one sobie pracują. Od spodu też jest dosyć mocno zabudowany. Nie ma jakichś większych prześwitów, dziur, tak jak na przykład w Ferrari, gdzie mamy wielką dziurę w podłodze. Całe to przyrządowanie z tymi pakunkami na dachu, to możemy sobie, to jest wczepione na 4 piny, można to zdjąć i można sobie postawić go również bez tego przyrządowania. Podsumowując, na pewno jest to zestaw jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy w swoim przedziale cenowym. Mówimy tu oczywiście o przedziale 600-900 zł i zestawach na licencji i bez opcji Control Plus. Ma podstawowy minus, że w momencie, kiedy zbudujemy sobie Defendera, to każdy kolejny zestaw z obecnie dostępnych, czyli Ferrari, Ford Raptor, Porsche, no będzie dużym rozczarowaniem. Tam niestety nie znajdziemy tak zaawansowanej mechaniki, raczej najprostszą. Znajdziemy w tamtych zestawach dosyć mocne dziury pod podwoziem, tak jak widoczne jest to w Ferrari. Nie ma aż tylu szczegółów, tylu możliwości, więc naprawdę Defender to jest zestaw, który każdy, kto lubi serię Technic, powinien mieć na swojej półce. I jeśli chodzi o Land Rovera, to by było na tyle. Oczywiście zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Jeśli podobał Wam się film, to oczywiście lajkujcie. Jestem ciekaw Waszych opinii, także komentujcie. I z mojej strony na dzisiaj to wszystko i widzimy się na kolejnym filmie.